7 listopada 1964 roku w Dąbrówce Małej doszło do zabójstwa pierwszej ofiary, Anny Mycek. Od tego momentu do 1970 roku doszło do 21 napadów przypisywanych temu samemu sprawcy, w tym 14 śmiertelnych. Zdzisław Marchwicki urodził się 18 października 1927 roku w Dąbrowie Górniczej. Polski seryjny morderca skazany na karę śmierci za zabójstwa 14 kobiet i usiłowanie zabójstwa kolejnych 7. Pierwszą ofiarą była Anna Mycek. Zginęła 7 listopada 1964 roku w dzielnicy Katowic, Dąbrówka Mała. W kolejnych miesiącach dołączyło do niej 11 kolejnych kobiet. Za winnego uznano Zdzisława Marchwickiego, którego potem nazwano wampirem z Zagłębia. Każdą ze swoich ofiar śledził, potem uderzał ciężkim narzędziem w tył głowy, a kiedy upadła, bił na śmierć. Zbrodnię kończył gwałtem. Jedną z ofiar była także 18-letnia bratanica Edwarda Gierka, Joanna Gierek, zamordowana w Będzinie, które ciało znaleziono w rzece Przemsza. Ze względu na to, że ofiara była bratanicą polityka, milicja traktowała tę sprawę priorytetowo. Milicja wyłoniła grupę ponad 267 potencjalnych podejrzanych. Wśród nich był Zdzisław Marchwicki z Dąbrowy Górniczej. Do jego zatrzymania doszło w 1972 roku, czyli 2 lata po ostatnim seryjnym morderstwie wampira z Zagłębia. Mimo braku twardych dowodów, Zdzisław Marchwicki po 2-letnim śledztwie został skazany na karę śmierci. Udowodniono mu zabójstwa 14 kobiet i usiłowanie zabójstwa kolejnych 6 z listy ofiar tzw. sprawy Anny. Wyrok w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dnia 28 lipca 1975 roku. Uznaję oskarżonego Zdzisława Marchwickiego za winnego czynu zarzucanych i opisanych w akcie oskarżenia i wymierza mu za każdy z tych czynów karę śmierci. Przypuszczano, że Marchwicki chce dokonać 1000 zabójstw na tysiąclecie państwa polskiego. 6 stycznia 1972 roku zostaje zatrzymany Zdzisław Marchwicki, miesiąc po tym jak jego żona Maria złożyła zawiadomienie na milicję o znęcaniu się nad nią i dziećmi przez męża. 3 dni później we wszystkich gazetach ukazało się jego zdjęcie z informacją, iż ujęto osobnika podejrzanego o dokonanie serii potwornych zbrodni. W kilka miesięcy później aresztowano braci Zdzisława, Jana i Henryka, jego siostrę Halinę Flak i jej syna Zdzisława. Zatrzymano także Józefa K., przyjaciela Jana Marchwickiego. Śledztwo trwało ponad 2 lata, jego akta obejmuje ponad 166 tomów. 18 września 1974 roku w klubie fabrycznym zakładów cynkowych Silesia w Katowicach rozpoczął się proces. Zakończył się on 28 sierpnia 1975 roku, kiedy to Zdzisław został uznany winnym zarzucanych mu czynów. Akt oskarżenia zawierał ponad 200 stron. Zarzucono mu popełnienie 23 przestępstw. Lżejsze to znęcanie się nad rodziną, znieważenie policjanta na służbie i zabrumienia społecznego. Skazany został na karę śmierci za 14 zabójstw i 6 usiłowań. Jan został skazany na karę śmierci za kierowniczą rolę w ostatnim zabójstwie Jadwigi Kuci. Henryk został skazany na 25 lat pozbawienia wolności za współudział. Siostra Halina Flak na 4 lata pozbawienia wolności za to, że przyjęła od brata rzeczy, choć wiedziała, iż są zrabowane ofiarą. Jej syn dostał 2 lata za to, iż wiedząc o planowanej zbrodni, nie doniósł organom ścigania, a Józef K. 4 lata za współudział. Polskie organy ścigania stanęły przed nie lada wyzwaniem. Sprawa nie miała precedensu w polskiej powojennej historii kryminalistyki. Co prawda przed wampirem byli też inni mordercy kobiet, Modzielewski, Kaczor oraz Arnold, ale nigdy nie na taką skalę. Milicja stawała przed nowymi wyzwaniami i problemami technicznymi. Morderca był na wolności i nie wyglądało na to, iż coś pomoże go złapać. Mimo wysyłania milicjantów przebranych za kobiety z kaskami pod perukami, społecznych apeli, organizowanych wystaw szkoleniowych, a nawet wyznaczania ogromnej nagrody pieniężnej. Polskiej milicji pomagał nawet poprzez sporządzenie obszernej opinii psychiatrycznej sprawcy dr James A. Brussell z USA, ekspert specjalizujący się w tego typu sprawach od 40 lat, który pomógł schwytać sławnego dusiciela z Bostonu. Stwierdził on m.in. w swoim raporcie, iż przestępca jest ponad wszelką wątpliwość schizofrenikiem paranoidalnym.
Jako typ paranoidalny jest on w swoich poczynaniach precyzyjny, jest ostrożny, planuje starannie swoje działania, jest schludny, lubi porządek, jest czysty. Trzyma się z dala od ludzi. Jego jedynym sposobem osiągnięcia zadowolenia seksualnego jest masturbacja lub symboliczne, jak ze swoimi ofiarami, pewna kombinacja fetyszyzmu i zemsty na matce i całym rodzaju żeńskim. Może jednak milicja w 1970 roku po znalezieniu ostatniej ofiary była bliżej schwytania wampira niż kiedykolwiek. Otóż Piotr Olszowy, właściciel zakładu rzemieślniczego, człowiek chory psychicznie, znęcający się nad rodziną, był przesłuchiwany jako podejrzany w sprawie Jadwigi Kuci i powiedział, iż to on jest wampirem. Wypuszczono go jednak z braku wystarczających dowodów. W 10 dni później zabił nożem żonę, dzieci zgładził za pomocą młotka, a sam polał się benzyną i spalił z całym domem oraz zamordowaną rodziną. Podobno także dnia 11 marca 1970 roku, to jest 3 dni przed samobójstwem Olszowego, do milicji doszedł anonim mówiący, iż osoba pisząca jest wampirem, ale już nie wytrzymuje psychicznie, więc odbiera życie sobie i całej rodzinie. Podobno w 20 dniu po śmierci Olszowego do milicji doszedł drugi anonim sporządzony przez tą samą osobę, a biegły językoznawca stwierdził, iż autorem anonimów nie może być Olszowy. Dlaczego zarzucono ten trop? Dlaczego usunięto sprawę Piotra Olszowego ze śledztwa? Podobno dlatego, iż to nie on pisał owe anonimy, w których się przyznawał, ale jak potwierdza ekspertyza grafologa, Zdzisław Marchwicki też ich nie pisał. Na skutek donosu i pomówień żony został aresztowany Zdzisław Marchwicki. Według słów Wiesława Tomaszka, technika policyjnego z grupy Anna, Marchwicki miał powiedzieć podczas aresztowania na gruby: dwa samochody marki Volga, no to po takiego jednego człowieka jak ja? I ile was tu jest, jakbyście co najmniej tego wampira ujęli? Później to przeinaczono, a do akcji trafił zapis: o proszę, nareszcie wampira ujęli. Konwojent w kopalni Siemianowice. Maszyna milicyjna ruszyła, teraz należało zebrać odpowiednią ilość dowodów, by móc wystawić akt oskarżenia. Od początku śledztwa powstały w grupie Anna dwa obozy, tych, którzy podobnie jak naczelnik Gruba wierzyli w winę podejrzanego, oraz innych, takich jak pułkownik Zygmunt Kalisz, porucznik Zbigniew Gontarz lub pułkownik Stefan Tokarz, wątpiących w winę Marchwickiego. Także prokurator Leszek Polański, zbierający dowody i mający oskarżyć Marchwickiego, zrezygnował z udziału w procesie, ponieważ nie był przekonany o jego winie. Wątpiących odsunięto od sprawy, przeszli do innych wydziałów, reszta dalej pracowała nad dowodami winy wampira. Sprawa Anna była o tyle trudna, iż wampir działał dokładnie i systematycznie. Nigdy nie zostawiał odcisków palców. Na rowerze jednej z ofiar znaleziono co prawda odciski palców, ale nie pasowały one do żadnego z braci Marchwickich. Olszowemu, który się spalił, nigdy nie udało się zdjąć odcisków palców. Niektóre dowody były tworzone na siłę, jak choćby pejs znaleziony u dziadka Zdzisława, którym to podobno miał mordować swoje ofiary. Był to jeden z ważniejszych dowodów w sądzie, a nigdy nie znaleziono na nim śladów krwi, które musiałyby się na nim znaleźć. Był to także przedmiot zbyt giętki i miękki, by zadać takie obrażenia, jakich doznały ofiary. Zdzisław Marchwicki na przesłuchujących go oficerach śledczych robił wrażenie człowieka niewykształconego, skończył 4 klasy szkoły podstawowej, ale silnego psychicznie. Jest raczej regułą, iż wampiry, czyli mordercy z lubieżności, po ujęciu przyznają się od razu, później już się nie wycofują z założonych zeznań. Doskonale zazwyczaj pamiętają swoje ofiary, a na pewno pierwszą ofiarę oraz przebieg zajścia i opowiadają ze szczegółami przebieg wydarzeń, ponieważ sprawia im to zadowolenie. W przypadku Marchwickiego od początku zaprzeczał on wszystkiemu, a gdy zmęczony długimi przesłuchiwaniami zaczynał opowiadać o rzekomych zbrodniach, podawał szczegóły napaści, które nigdy nie miały miejsca. Czasem podpisywał takie protokoły przesłuchań i dodawał dopisek: ale to nieprawda. A raz zdesperowany po podpisaniu rzucił się na protokół i chciał go zniszczyć, próbując go połknąć. W dalszym etapie aresztowano resztę rodziny Zdzisława. Jeżeli udowodniono by Marchwickiemu ostatnią zbrodnię na dr Jadwidze Kuci, pracownicy Uniwersytetu Śląskiego, to z udowodnieniem wcześniejszych napadów nie byłoby problemów. Idealnym powiązaniem był do tego brat Zdzisława, Jan, który był kierownikiem sekretariatu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Był on zamieszany w jakąś aferę łapówkarską, był także homoseksualistą. Starano się dowieść, iż on to nakazał Zdzisławowi zabić panią doktor, która miała wiedzieć o jego upodobaniach i procederze. Można się tu zastanawiać nad sensem tego, iż wampir zabójca z lubieżności wykonuje zlecone zabójstwo, a jego rodzina wie, iż jest on seryjnym zabójcą od lat i nie donosi na niego, mimo wyznaczonej nagrody. Proces miał być pokazowy. Zorganizowano go w sali kulturalno-rozrywkowej Huty Silesia.
Proces cieszył się dużą popularnością wśród społeczeństwa, czasem na sali rozpraw było 800 osób publiczności i trzeba było mieć specjalną wejściówkę na salę. Rozprawie przewodniczył sędzia Władysław Ochman, oskarżycielem był Józef Gurgul i Zenon Kopiński. Obrońcami Zdzisława zostali znani adwokaci z dużych spraw, by nie było podejrzeń, iż obrona była słaba, mecenas Andrysiak oraz mecenas Mieczysław Freliś. Został on skierowany do sprawy na miesiąc przed rozprawą, do której powinien się zapoznać z aktami sprawy, które liczyły ponad 160 tomów, aktem oskarżenia ponad 200 stron, zeznania ponad 500 świadków i wiele innych dokumentów. Od początku starano się zohydzić rodzinę Marchwickich w oczach społecznych. Przedstawiono ich jako degeneratów, alkoholików, prostytutki. Słowem, ludzi z marginesu, których nie ma co żałować. Marchwickiego poważnie obciążyła żona, która zeznawała, iż mąż znęcał się nad nią i dziećmi oraz uprawiał z nią nienormalne praktyki seksualne. W śledztwie przyznawała, iż nieraz męża biła, kiedy przyszedł pijany do domu. Ważyła wtedy 120 kg, a Zdzisław około połowy z tego. Bracia oskarżyli się wzajemnie. Najbardziej jednak obciążył rodzinę Józef K., kochanek Jana M. Jako jedyny przyznał się do winy, podobno obiecano mu łagodny wyrok, możliwość ukończenia technikum i wyjazd do Szwecji, który szczegółowo opowiedział na sali, jak pomagał i jak wyglądała cała akcja zamachu na ostatnią ofiarę. Ciekawe jest także owe sławne przyznanie się Zdzisława na sali sądowej. Ja nie chcę już po prostu doznawać, bo nie mam nic do powiedzenia. Wiele zawiniłem, to na pewno, że tak postąpiłem, tego żałuję, no ale dzisiaj już za późno. No to ostatnie pytanie, oskarżony się przyznaje czy nie? No cóż, że najwyższy sądzie coś, to jest za różnicę. Czy oskarżony jest mordercą? No jak z tego co słyszałem, co się dowiedziałem, no to tak. Będąc w celi, już po ogłoszeniu wyroku pierwszej instancji, Zdzisław napisał za namową współwięźnia, który opowiadał, iż obiecano mu skrócenie wyroku, jeżeli tylko uda mu się namówić Marchwickiego do napisania takiego pamiętnika. On sam zaś miał wmawiać Zdzisławowi, że jak będzie pisać, to dłużej pożyje. Za napisanie tego pamiętniku przez Zdzisława Marchwickiego obiecano mi, że wyrok zostanie mi natychmiast skrócony, jeżeli on taki pamiętnik napisze, i że ten pamiętnik muszę oddać. Nakłanianie było tego typu. Nie będzie ci się nudzić, pisz i tak, co ci na tym zależy, i będziesz więcej pisał, tym będziesz długo żył. Coś w tym rodzaju. No dokładnie też nie mogę powiedzieć, ale pewne sprawy pamiętam. Pamiętnik będący jego życiorysem, ze szczególnym naciskiem na popełnione zbrodnie. Zwolennicy poglądu, iż Marchwicki był wampirem, powołują się na ten pamiętnik jako dowód jego winy i przyznania się. Przeciwnicy tego poglądu poddają pod wątpliwość jego autentyczność. Nie tyle ręki Marchwickiego, bo to on go pisał, lecz treści. Świadczyć mogą o tym występujące w nim zwroty, jak z raportu policyjnego. Dokonałem zabójstwa, oddaliłem się, itp. Zdzisława Marchwickiego stracono w specjalnych garażach policyjnych w Katowicach. Jego brata, Jana, godzinę później. Nikt nie wie, gdzie teraz są pochowani obaj bracia. Czy może na cmentarzu w Polesiu, wraz z innymi skazanymi na karę śmierci? A może trafili na Akademię Medyczną na preparaty dla studentów? Dzisiaj nikt nie potrafi dać odpowiedzi. Trzeci z braci, który przeżył więzienie, dziś już także nie żyje. Nie żyją też inni ważni w tej sprawie. Na przykład pułkownik Jerzy Gruba, człowiek chorobliwie ambitny, szef grupy Anna, który doprowadził do ujęcia wampira. Dziś ta sprawa może mieć jedynie wymiar historyczny, pokazujący, jak jednostka może być bezbronna w zetknięciu z machiną sądową, a siły ścigania bezsilne w zetknięciu z sprytnym zabójcą.